na mnie śledzicie. Jezu, na to oko! Co ty, kurwa? Latają mi tymi dronami nad głową! Już noc! Znowu co zrobię, to przegrałem. Szczęśliwy dzień, V. Jeden z niewielu, kiedy za dobry uczynek w Night City możesz zarobić hajs zamiast ołowiu. Terroryści z organizacji Ognisty Świt planują wysadzić bombę w centrali biotechniki w Berlinie. Skąd wiem? Bo moja klientka Nell Springer jest jedną z nich i potrzebuje pomocy, żeby ich powstrzymać. Zaintrygowana? Rzuć okiem na załącznik. Nell Springer? Kto cię przysyła? Znajomy fikser. Jestem V. Nikt cię nie śledził? Znam się na swojej robocie. Tutaj trzeba szóstego zmysłu. Ludzie Ognistego Świtu są jak duchy. Hans wprowadził cię w temat? Mówił, że jesteś terrorystką o złotym sercu. Kurwa! Nie jesteśmy terrorystami. Masz w ogóle pojęcie, o co walczy Ognisty Świt? Żebyśmy wszyscy nie umarli z głodu, rozumiesz?
Dobrzy ludzie nie planują krwawych zamachów. Ludzie świtu mają serca po właściwej stronie, ale zaślepiła ich nienawiść do korporacji. Ja nie sądziłam, że będziemy zabijać ludzi. To, co mi kazali, byłam naiwna. Pewnie myślała, że będą zbierać podpisy i gryzmolić slogany na prześcieradłach. Naiwna to mało powiedziane. Wiesz co? Daruj sobie. Nie wynajęłam cię, żebyś spisała moją biografię. Trzymaj. Marna z ciebie, konspiratorka. Co jest na tej drzazdze? Zaraz, po kolei. Ognisty świt zamówił u Hansena bombę sieciową. Chce przewieźć ją do Europy i zdetonować w siedzibie biotechniki w Berlinie. Vi, musisz temu zapobiec. Bomba sieciowa nie spowoduje żadnych zniszczeń. Myślałam, że terroryści lubią wielkie boom. Nie opłaca się rujnować budynku. Biotechnika zaraz postawi sobie nowe. Liczy się jedno. Straty w ludziach. Jak mam to zrobić? W koronie stadionu było kiedyś centrum rehabilitacyjne Nighthawks. Hansen przerobił je na fabrykę broni. Kod do wejścia to 1701. Mają linię produkcyjną i magazyny, ale ciebie interesuje eksperymentalny lab w starym basenie. To tam trzymają bombę. Jak ją znajdziesz, wgrasz do niej program z tej drzazgi. Kiedy za parę dni podłączą ładunek w Berlinie, impuls się zablokuje i nie rozniesie po sieci. Po wszystkim chcę drzazgę z powrotem. Jesteś sentymentalna. Jestem ostrożna. Jak ta drzazga dostanie się w ręce ognistego świtu, to mam przejebane. Po co się tak narażasz? Jeden nieudany zamach nie powstrzyma ognistego świtu. Może robię to dla siebie. Czasu nie cofnę. Ale ciągle mam jakiś wpływ na to, co się jeszcze wydarzy. Za długo siedziałam bezczynnie i zadręczałam się myśleniem o rzeczach, które zrobiłam. Biorę się do roboty. Liczę na ciebie, Vi. Naprawdę? Tak się będziemy bawić? Kiedyś się robiło biznes w Corpo Plaza. Teraz? Są tylko trzy takie w całym mieście. Próbować to kraść. Kurwa, no to bym wyjechał z miasta i już. Nie zobaczy. Jak my wynosiliśmy trupy, on wyniósł pół magazynu. Nie to nie to. No.
Ja wyrywam tylko od dziewiątek w górę. Sprawdzam teren. Ale Hansen gryzie już ziemię. Tak czy nie? No, to wszyscy możemy na to zarobić. Dalej. Albo wyszła ta bomba sieciowa. Za cóżką, mówię ci. Można by zrobić. Uch.
Dobra, popatrzmy. Terroryści ze skrupułami są gorsi niż korposi. Ci drudzy przynajmniej nie boją się pobrudzić sobie rąk. Nell sporo ryzykuje, żeby zrobić to, co uważa za słuszne. Tak jak ty, Varasaka Tower. Nie wyżywaj się na niej tylko dlatego, że nie udało się zmienić losu. Nie udało się przez takich jak Nell. Egoistów, którzy mają w dupie, co poświęcili dla nich inni. Nie zginąłeś w wieży, oddając życie za uciśnionych przez Arasakę. Smasher dopadł cię, bo próbowałeś ratować swoją dziewczynę. Żałuję, że nie rozwalił mi wtedy łba. Nie musiałbym teraz słuchać twojego pierdolenia.
Ostatni transport nam się. Co z bombą? Udało się? Rozbrojona. Już po wszystkim. Szybko. Daj mi drzazgę. Muszę uciekać. Co jest do cholery? Kurwa! Zhakowali samochód! Co się dzieje? Sprzedałaś mnie, tak? Nie mam z tym nic wspólnego. Nell Springer. Jesteś oskarżona o organizację zamachu na paryskie laboratorium biotechniki. Nie. Nie, to nie tak bomba miało być. Bomba zabiła 32 osoby. Czyli jednak jesteś zwykłą terrorystką. Nie miałam pojęcia, że zginą cywile. Zadania, przysięgam! Ręce na widoku. Nie poddam się. Zostań tutaj. No to czterech na jedną. Nie oberwałaś? Nie, chyba nie. Dzięki, Vi. Mogłaś mi powiedzieć, że masz na pieńku nie tylko z ognistym świtem. Myślałam, że jak poznasz prawdę, to mi nie pomożesz. Wybacz. Źle cię oceniłam. Myślisz, że będziesz potrafiła sobie kiedyś wybaczyć? Nie wiem. Nienawidzę siebie za to, co zrobiłam. Masz całe życie, żeby to zmienić. Dzisiaj zrobiłaś dopiero pierwszy krok. Bez ciebie by się to nie udało. Dzięki, Vi. Powodzenia. Cholera, wielka szkoda. Okazuje się, że dziewczyna miała potencjał. Nienawidzę patrzeć, jak łamią się kariery. Będzie po tobie trochę sprzątania, ale i tak uratowałaś dzisiaj więcej ludzi niż zabiłaś. No i klientka cała i zdrowa, a to podstawa. Puszczam ci przelew i zamykam kontrakt. Thank you.
Otworzyć ogień! Podobno coś dla mnie masz. Vi, jesteś jak Dorotka z tej opowieści. Wylądowałaś w obcej krainie, pokonałaś przeciwności losu, a nawet widziałaś wieżę czarnoksiężnika Hansena. Czy ta wątpliwej jakości metafora gdzieś prowadzi? Tylko do szczęśliwego zakończenia. Zasługujesz na nagrodę. Na swoje srebrne trzewiczki, prawda? Jakie znowu srebrne trzewiczki? Coś, co pozwoli ci bezpiecznie wrócić do domu. Zresztą niedługo zobaczysz. A wtedy nasza opowieść się skończy. Widzę, że już wszystkich obsadziłeś w rolach, jaką przewidziałeś dla siebie. Narratora? Naturalnie. No, mogłam się domyślić. Twoje srebrne trzewiczki czekają przed klubem. Szerokiej drogi mi i dzięki. Było ciekawie. To koniec naszej współpracy? Może. Na pewno to koniec pewnego etapu. Tylko bez łez, proszę. A i jeszcze jedno. Uważaj na czarownice. Te dobre i te złe. Do usłyszenia, Vi. Aha. Do usłyszenia, Hans. Słyszałam, że Netwatch ostatnio bywa w twojej okolicy. Nie wiem, o czym mówisz. Co gorsza, to, o czym nie wiem, sprawiło, bo i si mieli problemy. Na tyle duże, że zużycie prądu w dzielnicy spadło o połowę. Martwisz się o Voodoo Boysów? Mr. Hans, altruista? Martwi się o status quo. I martwi się, gdy ktoś wprowadza w mojej dzielnicy chaos. To nie służy interesom. Thank you.
trzeba się uzbroić w cierpliwość.
będzie dobry dzień. Fajna fura. No, ruszaj się. Spokojnie. Będzie wesoło. Ostrożnie, Vi, bo obydwoje zginiemy. Zatrzymać pojazd! Odszedł na chwilę, zwariował.